Podczas sesji radna Mariola Karpińska skierowała do prezydenta zapytanie o możliwość zwiększenia funkcji społecznej podmiejskiego lasu zwanego szwajcarskim. Jak powiedziała, zainteresowanie mieszkańców tym tematem jest dość znaczące. Do jej wypowiedzi odniósł się prezydent Renkiewicz. Jesteśmy na etapie określenia ankiety dla mieszkańców Suwałk dotyczących wskazań szczególnie wartościowych obszarów leśnych na terenie Nadleśnictwa Suwałki. Temat jest prowadzony, koordynowany przez Nadleśnictwo Suwałki. 30 grudnia było takie spotkanie konsultacyjne, data nieszczęśliwa, ale brali w tym udział pracownicy Wydziału Geodezji i Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej. Widzę, że po tych też dyskusjach, również medialnych, że następuje wycinka lasów zlokalizowanych terytorialnie w granicach administracyjnych miast, żeby to zatrzymać. Ktoś tam chyba zreflektował się i teraz te funkcje społeczne lasów zlokalizowanych w miastach mają wystąpić. Oczywiście w uzgodnieniu, w konsultacjach z mieszkańcami i z samorządem, i w tym kierunku dobrym to wszystko zmierza.